8 maja 2013 roku w olsztyńskim planetarium zorganizowana została konferencja związana z podpisaniem umowy na wykonanie jonosondy, zaawansowanego urządzenia przeznaczonego do badania jonosfery. Już niebawem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dostarczy jonosondę, która w ramach usług, które będą tam prowadzone i badań naukowych, będzie po prostu służyła do rozwoju i poznawania przede wszystkim naszego jeszcze nie do końca poznanego kosmosu. Z wyników badań przeprowadzanych za pomocą jonosondy będą mogły korzystać także firmy obecne w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jest to na pewno szansa ogromna dla nas, tej współpracy z uniwersytetem i wykorzystania naszego Parku Naukowo-Technologicznego i przyszłego jego potencjału, bo jestem przekonany, że tak jak mówimy i mamy już po prostu tego dowody, rzeczywiście tam zalokują się firmy innowacyjne, które będą wykorzystywały myśli techniczne, myśli naukowe i projekty badawcze dla tej komercjalizacji wiedzy, którą można przekazać następnie dla przemysłu. Możliwości wykorzystania badań oraz samo funkcjonowanie sondy szczegółowo objaśniali na konferencji przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Rola tej jonosondy to jest wykrywanie tych warstw jonosferycznych właśnie poprzez badanie odbicia, bo jest, urządzenie się składa jak gdyby z dwóch części. Nadajnika. Znaczy nadajnika z anteną i anteny i odbiornika. Antena jednocześnie nadaje i odbiera, ale oczywiście te elektroniczne skrzyneczki są jak gdyby niezależne. No i na podstawie czasu przebiegu tego sygnału od wysłania do odbioru, no można określić, na jakiej wysokości te warstwy jonosferyczne się tworzą i jaka jest tam gęstość tych elektronów i jonów. Przedsięwzięcie jest wynikiem podjętej współpracy gminy Olsztyn z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, który szczególnie skorzysta na pracy urządzenia. Będzie to urządzenie, które będzie oceniało, walidowało inne produkty jonosferyczne, które powstają w moim laboratorium na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. A mianowicie mapy, globalne mapy zmian całkowitej koncentracji elektronów nad globem ziemskim. Jonosonda ma rozpocząć działanie jeszcze w tym roku. Koszt tego projektu to około 270 tysięcy złotych.